Cześć! Dziś jest środa i dzisiaj mam dla Was powiedzonko lay a finger on someone, czyli dosłownie położyć palec na kimś, ale to nie oznacza, że kładziemy na nim palec. To oznacza dużo dobitniejsze działanie, czyli po prostu kogoś uderzyć, bić, pobić. Lay a finger on someone. I bardzo często to zdanie słyszymy, to wyrażenie słyszymy w kontekstach don't you even dare to lay a finger on me, on him, on my child, on my daughter i tak dalej. Więc właśnie jest to takie delikatne powiedzenie, nie waż się kogoś tknąć. Ode mnie to wszystko w środowym odcinku. Zapraszam Was już na kolejny odcinek jutro, a tymczasem do zobaczenia. Cześć!